W czasie II wojny światowej były tu potężne działa, które chronione setkami ton żelbetonu miały bronić bazy Kriegsmarine. Po wojnie, z podziemnych bunkrów połączonych kilometrem korytarzy, polscy generałowie mieli dowodzić lądowaniem jednostek Ludowego Wojska Polskiego w Skandynawii. Historia kompleksu rozpoczyna się w latach 30. ubiegłego wieku. By skutecznie bronić morskiej bazy Kriegsmarine, niemieckie dowództwo postanowiło wybudować baterię artylerii nabrzeżnej, która miała być wyposażona w działa 15 cm. Budowę rozpoczęto w 1936 roku. Już w 1939 roku odbyło się pierwsze próbne strzelanie i bateria została obsadzona przez artylerzystów. Wybudowano 7 potężnych żelbetonowych schronów, kilkanaście baraków, kilka kilometrów dróg i całą niezbędną infrastrukturę techniczną. Najważniejszymi obiektami baterii były 4 potężne schrony koszarowo-bojowe. Na szczycie każdego z nich wybudowano specjalne stanowisko, na którym ustawiono armaty kalibru 15 cm. Zasięg dział wynosił około 20 km, a każda armata wyposażona w potężny pancerz ważyła blisko 8 ton. Dwukondygnacyjny szron dowodzenia przykryto zespołem kopuł pancernych, kryjących przyrządy optyczne. Szron maszynowni i magazyn amunicji zostały umieszczone na wschodnim skraju baterii. W czasie wojny baterię wyposażono w nowoczesny radar do kierowania ogniem artyleryjskim o nazwie Wurzbergriss. Najprawdopodobniej w roku 1940 nastąpiła wymiana uzbrojenia baterii. Pierwotnie zamontowane działa zostały zdemontowane i trafiły do Holandii, gdzie przeniesiono bojową jednostkę i zbudowano nową baterię Wynetę. W świnoujskich schronach zamontowano starsze działa o podobnych parametrach. Od 1941 roku bateria Wynetę była obiektem, w którym szkolili się artylerzyści lądowi Kriegsmarine. W marcu 1945 roku bateria wspierała ogniem oddziały niemieckie, broniące przesmyku Dziwnów-Dziwnówek. Obiekty opuszczono w kwietniu 1945 roku po wysadzeniu zamków armat. Kompleks został zajęty przez Sowietów już 5 maja 1945 roku. Do grudnia 1945 roku demontowano cenne wyposażenie i dopiero w styczniu 1946 roku obiekt został przekazany polskiej armii. Początkowo nie było pomysłu, jak go wykorzystać. W latach 50. postanowiono baterię przekształcić w zapasowe stanowisko dowodzenia dla najwyższych władz wojskowych polskiej armii. Do pierwszej dużej modernizacji doszło najprawdopodobniej około 55 roku. Cały teren siłami kompanii budowlanej marynarki wojennej ufortyfikowano, budując 6. kompanijny rejon umocniony, który połączono z 11. batalionowym rejonem umocnionym. Pobliski teren został wyposażony w fortyfikacje polowe i stanowiska artylerii przeciwlotniczej, baterie moździerzy, stanowiska dla broni oraz ukrycia dla czołgów. Wszystkie pomieszczenia baterii Wynetę wyremontowano, wykorzystując pozostawione przez Sowietów niemieckie wyposażenie, i przygotowano do nowych funkcji stanowiska dowodzenia obrony przeciwdesantowej zachodniego wybrzeża. Następnie przystąpiono do drugiego etapu modernizacji, wszystkie schrony połączono kilometrem podziemnych tuneli. Zmodernizowano także wyposażenie schronów, lokując w nich kolejno centralę telefoniczną, radiowe centrum odbiorcze, kasyno, obiekt obrony przeciwchemicznej. Powstało w pełni autonomiczne, podziemne miasto. Obiekt został wyposażony we wszelkiego rodzaju środki łączności. Cały system łączności był zdublowany na wypadek awarii lub zniszczenia w ataku. Cały teren bazy został podzielony na 5 stref bezpieczeństwa. Wejścia do każdej dokonywano po okazaniu specjalnej przepustki. Służbę pełnili tam początkowo jedynie żołnierze zawodowi, miało to dodatkowo podnieść bezpieczeństwo bazy i utrudnić jej infiltrację przeciwnikowi. Kompleks miał służyć jako zapasowe stanowisko dowodzenia dowódcy frontu nadmorskiego. To właśnie z tej bazy miały być koordynowane działania 700-tysięcznej armii, która jako prawie samodzielny front miała odgrywać kluczowe zadania w planach ofensywnych Układu Warszawskiego. Obiekt z czasem zmieniał swoje przeznaczenie. Wraz ze zmianą doktryny wojennej w latach 80. XX wieku stał się zapasowym stanowiskiem dowodzenie dowódcy marynarki wojennej. Później dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. O tajnym stanowisku dowodzenia wiedzieli tylko nieliczni,
głównie najwyżsi rangą oficerowie. Była to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic okresu zimnej wojny. Umocnienia wizytował i kierował w nich kilkukrotnie ćwiczeniami generał Wojciech Jaruzelski. Ostatnimi ćwiczeniami, w jakich kompleks uczestniczył, były manewry marynarki wojennej Pirania w 1995 roku. Dzięki przychylności ministra obrony narodowej, prezydenta miasta Świnoujścia, Nadleśnictwa Międzyzdroje i Dyrekcji Lasów Państwowych 31 grudnia 2013 roku gospodarzem obiektu zostało Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.